Siema, siema, jestem Rajot Zipy, to jest skończenie z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną Krzysiek jest. Siemanu! Głem. Oraz widzowie na czacie, siemaneczko, wszystkich witam serdecznie. Zapraszam was też na odcinki na żywo, oczywiście na Twitchu, od poniedziałku do piątku. 17.22 rezyduje tutaj, także ktoś zapraszam serdecznie. Słuchajcie, mam trochę nowe shaderki, dajcie znać, co nie chcecie na samym początku, bo staram się tworzyć takie moje fajne, kiedy zrobimy realistyczne, ale mi się usunęły wszystkie rzeczy z farminga, bo robię format farminga. No i staram się tego wrócić. Nie wiem, czy to wygląda, czy to nie wygląda. Dajcie znać po prostu w komentarzach, czy są według was realistyczne. No i co? I dzisiaj będzie fajna akcyjka, bo mamy w sumie wrzesień. Wam pokażę. Jest wrzesień. Ja dzisiaj będę sobie robić opryski. Krzychu, powiedz, co dzisiaj będziesz robić. Dzisiaj ja będę dzisiaj robił ten. Najpierw sobie muszę zaorać miedzy pomiędzy naszymi polami, bo będziemy łączyć dwa nasze pola. To jest jedno jest 90, jedno to jest 89, na którym tak przed chwilą robiłeś żniwa. No i a potem będę ja ten, kultywacja, nie? Pójdzie dokładnie na całość na te dwa. Więc Krzychu, a ty dzisiaj... dzisiaj robił? Już zaraz zatłumaczę. Krzychu to robi dwa pola, żebyście widzieli, bo ja sobie to pole wykosiłem soi. Dlaczego wykosiłem? Ponieważ mamy też drugie pole do koszenia soi, jest przygotowana maszyna, cały zestaw do dzisiejszego naszego zadania. Więc to będzie tutaj koszone, ale też będę właśnie opryskiwał sobie troszkę od chwastu, bo tam nam zarosło to strasznie, więc wiecie jak to działa, no trzeba trochę opryskać rzepa, któryśmy posiali już miesiąc temu, także no. Tak to wygląda. Ponadto chcę powiedzieć o jednej przykrej rzeczy. Obiecałem wam, że nie będzie kredytu, ale niestety mamy troszkę lekutki problem finansowy, bo jakby plan wydatków szykowałem na w tamtym roku, gdzie graliśmy na serii, znaczy na tej serii graliśmy. Możesz jechać Krzychu jak coś do roboty. Bo no, potem się gdzieś nie potrzebne przy żniwach jeszcze, nie? No. No. Otwierasz ten? Patrz. No. Ale to jest, no, to jest dobre, nie? Ten klasisko to. No. Dobre to jest. Ja na tym odpalam, nie? Wszystko robię. Bo Krzychu na Sisy gra, więc szacunek nie arcieria, nie? No i słuchajcie, więc liczyliśmy wszystkie, cały biznesplan robiliśmy, kiedy graliśmy na poziomie łatwym, a teraz kiedy gramy na poziomie normalnym, no to troszkę nam się zmieniło. I musiałem zdobyć troszeczkę kredytu, że wam pokazuję, ile to jest. Ogólnie maszyny już prawie wszystkie dojechały, mamy tutaj już cukrownię postawioną, wszystko to już trybi i kredyty mamy teraz 180 tysięcy. Weź, bo ten obciążnik ryjesz po podwórku. Wiem, widzę, ale... A, która jest wajcha od tego, od tyłu? Która jest wajcha? Gdzie jest to ta wajcha? To też się otwierało chyba. Dobra, mniejsza. Się nie otwiera chyba. Nie, jeszcze nie będę tego szukać. Więc no, my sobie dzisiaj jedziemy pryskać. Okej. Więc ja sobie zasiadam, mamy tu wszystko już też kupione. Mamy bardzo mało pieniędzy na koncie, jak widzicie. Ale to jak mówię też dlatego, że no bardzo dużo nam po prostu poszło. Poszło kasy, nie? Więc... już tam wszystko właśnie jest ogarnięte. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, co nam się wydarzyło, to słuchajcie, za chwilkę dokładnie wszystko powiem. Tylko zejdziemy sobie na pole i na polu wam wytłumaczę dokładnie, na co ta kasa poszła, co żeśmy tam dokładnie wydawali. A no sporo tego by było, bo w grubych tysiącach, nie? Tam wzięliśmy sporo kredytu, także za chwilkę wam wytłumaczę. Ale tam jeszcze wiecie, jeśli się wam nie pokażę akurat jak wygląda to wszystko, dopiero może w październiku zaprezentuję wam, także na kolejnym odcinku myślę, że będziemy widzieli. Przekaz, że nie wiem, czy widzicie. Może o sobie tak wjadę. Nie wiem, czy też widzicie, ale mamy tutaj wąskie opony założone do Masajka. Dlatego, że Masaj teraz nie będzie na wąskich oponach jeździć, głównie. No bo będzie pod opryski teraz, nie? Więc jakby tak to się będzie to wszystko nam działało. On trochę się toczy. Ale słuchajcie, ja mam taki notatnik, który mam wszystko zapisane, więc słuchajcie. Póki co 15 tysięcy wzięliśmy na start. A może być tak, będę sobie orać, znaczy orać, pryskać. To inaczej, teraz ten co poszło kasa. Na płot, na wagę i na sprzęt ogólnie, który jest w środku, nie? Także to tyle poszło. Ogólnie poszło 180... 240 tysięcy poszło teraz, nie? O, nie to, zgasiłem. Także sporo tam, jak mówię, wywaliliśmy na pieniędzy, ale jeszcze nie wszystko, bo myślę, że sporo jeszcze pójdzie, żeby tam wszystko już zdetalować, dokończyć i tak dalej. Więc no to zobaczycie na pewno, jak to będzie działać sobie już tam, jak to będzie skończone. Ale powiem szczerze, że już naprawdę wygląda to nieźle. Tam jeszcze zostało tylko prąd podłączyć, a tak naprawdę to już wszystko, można powiedzieć, że śmiga, nie? Witam serdecznie. Cześć, fajnie, że wpadliście tutaj. Bardzo miło dla jego. Siema, Eti Twitch. O, Rockstar wpisze. Siema, Rockstar. Dobra, oczywiście nie ten Rockstar chyba, który myślę, ale no tak. No, a my co, prysku robimy po poletku.
Także fajowa robota. Ty, bo właśnie Krzychu, miałem ci mówić, że może byśmy zagrali na tych ścieżkach technologicznych, ale w sumie szczerze mówiąc nie chcę mi się ich uczciła, wiesz? Jakoś może mam kiedyś. Tak, że... Co? Może kiedyś. Może kiedyś, na razie jakoś tak mi się nie chce na nich jeść. O kurde, tam coś zahaczyłem. Panie kochany. No, więc dziś taka... Jest taka trochę atmosferka inna niż zwykle, bo właśnie wystarczy za nowe shadery. No nie wiem, dajcie za co nie sądzicie, bo wydaje mi się, że one są nawet okej, nie? Ale to wszystko zależy od was, jak wam one siadają. No według mnie jest nawet w miarę spoko i realistycznie, ale czy są okej, no to tam dopiero wy powiecie mi, nie? Tak naprawdę. Więc myślę, że czekam na wasz feedback po prostu, nie? Lata bokiem trochę, no teraz latało, bo wiesz, bo troszkę mi tutaj zarzuciło, nie? Ale tak to nie jest najgorzej. No, a my sobie tu fajnie opryskujemy. Ja myślę, że zrobię tak, opryskam sobie to pole, potem padnę żniwa, jak skończymy, to może się padę kolejny raz pryskać na inne pole. Nie będę tak raczej skończył, no sam dzisiaj robiłem, nie? Także dużo ustawień sobie tutaj ogarniałem po swojemu, nie? No, więc jeszcze chcę zrobić te żniwa sojki. Z tamtego pola ile tego dało litrów? Bo nawet nie patrzyłem w sumie do ustawień, do silosów. 4400, okej, okay. No to tak w miarę, nie? Gdzieś tam jakoś tego dużo nie jest, ale zawsze coś tam do przodu. Więc jakaś to kasa będzie z tego. Mamy też bardzo dużo pieniędzy ogólnie bliska zamrożonych, jakby tak, wiecie, a to w miodzie, a to w serach, a to w mące i w ogóle. Więc to wszystko jeszcze pewnie ruszy niedługo. Na razie póki co to tak ciężko mi powiedzieć jeszcze, co tam się będzie dziać. Tak naprawdę i ile z tego zrobimy. Ogólnie też pan ma taki fajny pomysł, wiecie co? Że chciałem tutaj z Krzyszkiem kupować własne rzeczy do buraków, wiesz, jakiś kombajnik i tak dalej. Ale pomyślałem może, że skoro tam jest cukrownia, to może ta cukrownia działałaby w ten sposób, że miałaby jakieś swoje maszyny do wyporoszenia. I jeżeli powiedzmy byśmy płacili ileś tam set albo tysięcy złotych za na przykład dobę takiego kopania, ewentualnie za hektar, od hektara by na przykład brali, co nie? I dajcie znać, co z tym sądzicie, czy takie coś zrobić, bo wtedy byśmy nie musieli iść z tymi malutkimi zestawami, tylko od razu byśmy mieli duży zestaw. Moglibyśmy nawet tych buraków więcej sadzić, siać raczej i kopać je po prostu dużym zestawem, co nie? Zamiast takim malutkim. Więc dawajcie znać, co sądzicie o tym, że po prostu byśmy takie coś, taką usługę wyporeczali od cukrowni, mimo że to jest nasza cukrownia, to jednak zagramy jakby w ten sposób, że maszyny będą powiedzmy kogoś innego, nie? Że my tylko daliśmy jakby plac, lokal na to wszystko, żeby to się odbywało, a operator jakby i całe maszyny będą już firmy zewnętrznej na przykład, nie? Na tej zasadzie, że będzie, wiecie, mamy sprzęt, którym oni mogą kopać i zarabiamy wtedy też pieniądze dla cukrowni teoretycznie, nie? Wiesz, jeżeli będziemy brać sobie, to oczywiście poruszamy od tamtych ludzi, nie? Więc no, myślę, że to też fajny pomysł by mógłby być na pewno dla was, bo nie mieliśmy dużych maszyn, a wszystko po prostu byłoby wyborczane, nie? Tylko też tak musi to być, że wiecie, nam się to opłacać. Powiedzmy, że to byśmy brali jakieś... jakoś trzeba przeliczyć, powiedzmy, jakąś stawkę tam, którą się normalnie płaci za jakąś ropę. Tam jest chyba 20 parę tysięcy za jednorazowe wypożyczanie, to powiedzmy byśmy brali, nie wiem, 5 tysięcy od hektara, załóżmy, nie? Od wykopanego hektara, nie? To też mogło być coś na tej zasadzie, żeby bardziej troszkę to też urealnić, ale żeby nie było tak, że mamy coś za darmola, nie? Tak, Ertix, to jest modzik Precision Farming, że chwasty rosną sobie tak w grupkach. Dobra, ja już mam pole połączone, nie? No. I tylko teraz to tak dziwnie wygląda, bo mamy dwa w nasze pole jakby takie większe, nie? I no, pomiędzy tym jest taki jeden pasek sąsiada, nie? I tak, jakby go wykupić jeszcze. Wiesz co, ja na pewno o tym myślałem na przyszłość, co nie? Ale chcę nawet zrobić tak, że tam było coś innego, dlatego że, żeby tak jeszcze nie łączyć, nie? Dopiero jak się kupi tam to pole, to nagle będzie taki wielki kawałek, nie? Bo oczywiście Krzychu tutaj mówi o tym tu kawałku, zobaczcie, że ten jeden ziomek nie jest nasz, nie? A tu mamy spory kawał, tu mamy spore dwa kawałki i jakbyśmy to kupili, tośmy mieli taki jeszcze większy kawałek, nie? Ale myślę, że wiesz co, że raczej takie dwa pola sobie na razie zostaną. Teraz na przykład chciałbym pójść może jakąś 83 tam, nie? Z tych kawałków. Bo też to jest spory hektar, tam 2 hektary w kawałku. Pole takie trochę fikumiku, więc zawsze to jakiś taki plus dla nas, żeby nie będzie nudno po prostu. A tamto pole to wiesz, jakbyśmy robili to raczej takie pole byłoby na streamy niż na odcinki, nie? Jest tam, można pojechać, tylko coś, raczej ludzie na YouTubie wolą, jak się robi jakąś akcję szybko, a jak tam pojedziemy sobie, nie wiem, orkę robić, no to tak wiesz, to jest 2 godziny, nie, orki. Dlatego właśnie myślałem, że można by zrobić to na zasadzie takiej, że, a tu sobie postawimy ciągnik, niech stoi, że jeszcze tego nie łączysz, nie, po prostu. Dobra, ja sobie tutaj będę zajeżdżał, jakby co, biorę się za kombajn.
Cześć Krystian, witam serdecznie. Odcinek nagrywam na YouTubka. Jakby coś. A. W sumie to mogę podjechać sobie tym sprzęcikiem. Okej. Okay. Przyjąłem tylko tyle ludziska, że gram na czujniku od Tobii. Dokładnie jest to wersja Tobii Eye Tracker 5. Ja mam silnika do niego w opisie, możecie sprawdzić co to jest, a to jest po prostu urządzenie, które wam sprawia, że wasza głowa jest wykrywana przez specjalny system, który jak widzicie działa tak, że ja nie mam żadnego sprzętu na sobie, żadnego sprzętu, mogę sobie ściągnąć słuchawki, proszę bardzo, i to dalej działa, nie? Więc fajna sprawa, bo nic na sobie nie mam, a całkiem spoko. Minus takie troszkę to jest drogie, ale na to też się przygotowaliśmy. Z Tobim macie ode mnie również taki kodzik, który wam daje rabat na zakupy po prostu tam u nich w sklepie. Także jak ktoś, to wejdźcie sobie do linka, na link do linku w opisie i tam sprawdźcie ofertę, czy wam to siądzie, czy nie. Urządzenie naprawdę fajne, może jak będziecie chcieli, to nagrałbym na przykład z tego jakąś prezentację, żeby wam dokładnie pokazać, jak to działa, jak to się instaluje bardzo prosto. No i jak wygląda użytkowanie takie codzienne, nie? W jaki sposób to niby działa taki czujnik? Taki działa czujnik, czy jak? To jest coś takiego, że masz kamerkę, która na ciebie patrzy, i masz również cztery diody pod czerwieniem, chyba tak mi się wydaje, bo po prostu tak świecą. I dwie diody są odpowiedzialne za ruch głowy, a drugie dwie za ruchy oczu. Z tego co mi wiadomo, mogę się... Nie, no raczej teraz tak to działa, nie? Więc ja teraz mam akurat oczy wyłączone mam, nie? Ale kiedyś grałem na tych oczach właśnie i mogłem sobie oczami na przykład się po kabinie rozglądać, nie? Ale w farmingu jednak lepiej jest takie, to jest głowa, bo na przykład patrzę na kamerę i wtedy byście mieli takie coś, nie? Jakbym patrzył na kamerę. Więc bardzo byłoby dla was to męczące, nie? No i to jest urządzenie, które sobie się po prostu zapina w taką specjalną jakby podstawkę, która ma na sobie taki klej i to się daje pod monitor, się przyczepia. Po prostu pod monitor, nie? I dzięki temu to już działa, nie? To jest całe zainstalowane. Kabelek USB podłącza sobie, też jest on, ogólnie kabelek jest króciutki, ale nawet na to się przygotowali, bo jest przedłużka do tego, nie? Więc przedłużko sobie jakby to instalujesz do komputera po prostu pod USB i to już działa, nie? Więc fajna sprawa, jeden przycisk tylko w programie, żeby uruchomić urządzenie. Ewentualnie jak nie chcesz się tym bawić, to też możesz sobie uruchomić urządzenie możesz sobie uruchomić od razu przy starcie Windowsa, więc nawet nie musisz nic klikać teoretycznie, nie? Minus taki, że w farmingu działa to tak trochę słabo, bo trzeba jeszcze instalować nowy program, nie? Bo Farmik nie ma takiego idealnego wsparcia. Ale to jest coś na zasadzie tak jak było w tych... Co tam Krzysztof tak ten, trąbisz mi tutaj? Dawaj droga, to stoi ja bym chciał, żebyś wziął talerzówkę, wiesz? Bo tam jest potalerzowany i gdybyśmy zrobili się w bezarkowy tam. No mam. To jest agregat. Aha. Talerzówka ma talerze takie, wiesz? Bardzo widać te talerze, nie? Znaczy, jakbyś mógł talerzówkę, bo nie spoko, bo tam się nam trochę popieprzy pole, nie? Że będziemy mieli pół tak, nie? A za przypomnę ci, że gramy na Precision Farming i czy to się bezorkowy jest premia środowiskowa większa, nie? No. Więc jeżeli na przykład zasiejemy tam od razu na... zasiejemy tam na, po talerzówce, to dostajemy większą premię, nie? I więcej kasy możemy też tego zrobić, nie? Jaki jest koszt tego? 279 dolarów chyba, albo euro, zależy jak tam to jest pokazane, nie? Ale to się na tej zasadzie. Więc jest to sprzęt niestety drogi, ale jeżeli ktoś chciałby sobie coś takiego załatwić, to mówię, to jest ten kodzik mój, który wam daje taniej, co nie? To ten sprzęt, ale samemu warto po prostu się tym zainteresować, sprawdzić, nie? Bo jakby to tak... no jest to najlepszy czujnik głowy na rynku, nie? Wszystkie inne, które kiedyś używałem, to były te po prostu tańsze zamienniki, które miały niestety minusy, nie? Tutaj jednym minusem jest tak naprawdę cena, a tak poza tym jest to urządzenie, które no widzicie, to dla mnie jest to mega wygodne, bo ja często od komputera odchodzę, gdzieś tam wchodzę z powrotem to i tak dalej. Ja wczoraj pokazałem, że normalnie wychodziłem sobie z pokoju, wchodziłem i wszystko jakby tutaj fajnie działało, bo nie było żadnego z tym problemu, nie? Także warto sprawdzić sobie to. A też bardzo możliwe, że nawet pisali do mnie tam z Tobiego, że być może zrobił nawet, jeżeli będzie dużo zainteresowania oczywiście, to może będzie nawet zrobiony konkursik dla widzów, gdzie będzie można takie urządzenie wygrać. Więc myślę, że warto będzie sobie śledzić Twitcha na pewno, nie? Bo to będzie tylko konkurs organizowany na Twitchu, nie? Także zapraszam serdecznie do followowania, nie? Ale fajna sprawa, na pewno, nie? Bo jakoś tam o tym często nie mówię na odcinkach. Zwykle, jeśli tam Twitch częściej to podchwyca, bo po prostu sobie gadamy cały czas. A myślę, warto na YouTubie też o tym powiedzieć. Jeżeli chcecie, jak mówię, nagram dla was film specjalny z tego Tobiego, no bo mówię, już trochę go używam, już mam jakieś doświadczenia z nim i wiem, jak on działa
tutaj w farmingu, a to jest myślę dla was w farmingu najważniejsze. Chociaż po DTS-a jest o niebo lepszy, nie? Tam jest o wiele lepsze wsparcie tego tabiego. Więc na pewno wam bardziej spodobało w ETS-ie, ale w farmingu też jest ok, nie? Przede wszystkim wygoda, no kurczę, nie ma żadnych kabli podłączonych, żadnych baterii na głowie, żadnych czapek, nic, nie? Po prostu jesteś tylko ty i słuchawki, które masz na głowie, nie? Hashtag płatna współpraca? Znaczy ogólnie mam oznaczenie, nie? Mam oznaczone filmy z płatną współpracą, nie? Także, wiesz, znaczy płatna. To nie jest tak, że ja mam zapłacone z góry, nie? Za to czy coś. W sensie po prostu, no jakby ja jestem ambasadorem, nie? Tobiego od jakiegoś czasu. Więc mam to szczęście, że mogę to testować urządzenie dla was i mówić wam, co w nim jest dobrego, co złego, nie? No to o tak jakby jestem, żeby zbierać też od was feedback może jakiś, czy wam takie coś się podoba, czy nie, albo co moglibyście poprawić. Co byście chcieli, żeby tym urządzeniem było jeszcze poprawione, nie? Ale znaczy wiadomo, że większość z was chciałaby, żeby było tańsze, nie? Jak każdy oczywiście Polak chce, żeby było najlepiej za darmo, nie? Ale no niestety, no jest tak jest, też na tym ubolewałem. Ale no cóż. Cześć, Fiko, witam serdecznie, okej. Okay. A my sobie elegancko kosimy, która z mnie to odcinka 16 wybiła, także fajnie. Nie wiem jak tam będziemy, to jest z tymi żywami chyba na dwa razy się spokojnie to jest zmieszczę, żeby zrobić kółeczko. Ja dzisiaj tak wiem, że częściej może jeżdżę tutaj tym New Hollandem zamiast Deutschem, ale jeżeli Krzychu na przykład robi swoją robotę, ja robię swoją, no to biorę New Hollanda po prostu, bo ma szerszy header i więcej możemy na odcinku zrobić, co nie? To jest taki tam plus. O tobie jak Krzychu idzie? No ja właśnie zaczynam tą talerzówkę tutaj, nie? A, no i fajnie. No, to myślę, będzie fajne. Jedno pole jest talerzowane, nie? To tylko to jedno i ten. Tak. Tu miedzę muszę sobie zrobić. I to miedzę, dokładnie, no. No. Mówicie złego akurat? Nie, no ja mówię otwarcie, że cena jest spora, nie? Ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń do tobiego, nie? Przede wszystkim nie wkurza mnie, rozumiesz? On jest i on sobie działa w tle, ja nie muszę nic z nim robić. Specjalnie go ustawiać, uruchamiać coś, nie? Konfiguracja tylko oczów była za pierwszym razem, kiedy odpalałem sobie to. I tak naprawdę jest tyle z urządzenia, nie? Ono już sobie po prostu jest, nie? I nie przeszkadza w ogóle, bo ani nic nie mam na głowie, ani nie muszę nic włączać specjalnie. Bo mówię, może przy starcie chcę uruchomić, jak na przykład ja to mam przy starcie, mi się od razu odpala urządzenie i tyle, nie? Więc spoczko, wchodzę do farminga, odpalam tylko ten jeden programik, który no oczywiście do farminga jest wymagany, żeby to działało poprawnie, bo na oczy działa, nie? Ale jak chcecie na głowę, to niestety trzeba już mieć program, taki, no taki minus, nie? Niestety. No i to tyle, nie? A z tej firmy tańsze śledzenie wzroku? Chyba z tego co wiem, Tobi nie ma tańszych zamienników jakby, nie? Jest po prostu jedno urządzenie, które jest do wszystkiego, nie? Do każdych gierek tak naprawdę i ono no wymiata, nie? Więc raczej nie mieliby sensu, nie byłoby sensu, żeby robić tańszy zamiennik, który robiłby to samo, nie? Wiesz co chodzi. Zrobili jedno urządzenie, które po prostu no jest pod tym względem spoko. Bezprzewodowy jest i to baterii. Bezprzewodowy jest, to ile bateria wytrzyma? Znaczy, to nie jest bezprzewodowe, bo to jest podłączone kabelkiem USB do komputera po prostu, nie? Ale to jest podłączone do monitora, pod spód monitora to się po prostu przykleja. Ja na przykład nic nie mam na sobie, nie? Więc to jest kabelkiem podłączone do komputera, tak jak myszka czy klawiatura, nie? I tyle tak naprawdę. Więc bezprzewodowe jakby jestem ja. A urządzenie oczywiście jest przewodowe, nie? Zresztą, ludziska, na czacie wykrzyknik Tobi przez 2i, a YouTube ma silnika w opisie. A tymczasem skończmy już mówić o Tobi, bo to oczywiście fajna sprawa. Jak chcecie więcej o tym się dowiedzieć, to piszcie komentarz, hashtag Tobi, a wam zrobię o tym materiał cały, nie? Taki typowy, bo myślę, że urządzenie warte jest, godne jest polecenia na pewno dla was tutaj, nie? Bo to dla farminga to będzie dla was, będzie to super rzecz, nie? Ej, tak patrzę, że chyba niedużo tego tutaj mam, poletka, i chyba to opierdzielimy na raz, można powiedzieć, wiecie? Ej, te siederki są serio ładne. Wydaje mi się, chłodziska, że osiągnamy chyba ten efekt, który miałem kiedyś na siederach jeszcze przed formatem PC-ta, nie? Przed formatem farminga. Tak jest, RTX, nie tylko DFS-a. A powiem więcej, jeszcze tak z ciekawości. Ona ma taką fajną opcję, że możecie na przykład się... tam jest na stronie akurat podana taka gierka, jakby coś tam w kosmosie się gra, ja tam niestety nie jestem w temacie. Ale na przykład działa też to tak, że na przykład strzelacie sobie z jakiegoś lasera i na przykład jak się popatrzycie, bo też to wykrywa wasze gałki oczne, nie? Jak się popatrzycie w cel i zaczniecie strzelać, to będzie wam strzelał tam gdzie się patrzycie, nie? Więc zero aima, totalnie, czajcie. Patrzę się w typa, strzelam i on dostaje hita, nie? to jest fajna sprawa też z tym, nie? Więc super, nie wiem, w CS-ie pewnie to nie działa jak coś, nie? Bo to raczej byłoby zbyt OP w CS-ie, nie?
ale super rzecz, nie? Dobra, przechodzimy do odcinka. Jak mówię, jakbyście mieli jakieś pytania, to po odcinku sobie pogadamy, nie? To jest z Twitchami, a YouTube'ki to zapraszam do komentowania, bo może będziecie chcieli wiedzieć więcej, nie? Ej, ty, zrobiłem sobie tutaj parę kółek, także spoko. Nie, to byłem przygotowany, że będzie sporo sypać, ale jak zwykle się okazało, że Science ty mało sypie. Ale za to jest nawet fajna z niej kasa, no i też jakby też nie było, zero wymaga od nas azotu, także niewątpliwie plus. Ja myślę, że teraz te pola, co mamy, to sobie jeszcze może, jak dokupimy jakieś to nowe, wiecie, bliska, to może sobie też ogarniemy to, żeby na tych poletkach nowych może było właśnie już załatwiona sprawa, że tam zasiejemy sobie soję, nie? Bo soję to zawsze spoko rzecz, jak widzicie, nie? No i się sypie. Akurat z kombajnika wolno się sypie, więc sobie trochę poczekamy. Może sobie zrobię teraz jeszcze kamerkę taką, o, bo lubię grać na takiej. Jakie shadery? Nówka sztuka dzisiaj robiłem przed odcinkiem, przed streamem w ogóle, nie? Znaczy nawet na streamie trochę robiłem, ale tak przed streamem i na streamie, nie? Tak pół na pół. Więc, ale spoko, wam się podobają takie shadery czy nie bardzo? Dajcie znać, jak wy to w tym sensie, bo YouTube pewnie dowie się dopiero za jakiś czas. No, więc fajnie. Okej, idziemy sobie tutaj do środeczka. Imo fajny, no tak się wam podoba, to super. Bo to jest, o, sorry tak teraz to ten, ale chciałem sobie tu wjechać, żeby dokończyć całość. Wysypać. Ej, no to git, skoro tak odcinek wyszedł, to widzę, że mam trochę czasu, może pojadę na kolejne pole. Na którym krzyku mamy teraz zasiany rzepak, pamiętasz może? Zapisuj się giereczka. Nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. Bo tu był rzepak i jeszcze rzepak gdzieś, a tam, za młynem jest, no. O, to zaraz pojedziemy sobie na młyn. Zobaczymy, co tam się dzieje. Co tam się dzieje z mąką, jak tam idzie produkcja. Kiedy ten film wyjdzie? No to jest film o numerze 160. A teraz na YouTube'a wleciał filmik, który ma numerację 149 albo 148. Jakoś tak. Więc ten film będzie gdzieś w połowie listopada. Ja wiem, jak to brzmi, ogólnie nagrałem to blisko 2 listopada na zapas. Mam nadzieję, że jak już skończę mapę, to niestety jak skończę mapę już, to będę mógł się w końcu zająć nagrywaniem na, ty wiecie, z dnia na dzień. A nie tak jak teraz, że na zapas. Znaczy na zapas jest bardzo wygodne, bo sobie siadam no, z Krzysiem tutaj na streamie jednym, nagrywamy 3-4 odcinki i mamy z głowy tydzień, powiedzmy, z kolonii. A potem mogę sobie właśnie mapkę robić, więc to jest niewątpliwy plus, na pewno. Mam pytanie, czy wiesz może, czy są mody więcej uporu DFS22? Ogólnie są takie mody, nie? Tylko że mody tak nie działają do konkretnie, jak że tylko włączasz, dodajesz moda i masz go w mapie, nie? Mapa też musi mieć zdane wszystkie te uprawy już bezpośrednio przez twórcę mapy, nie? Po prostu. Albo przez kogoś innego tam wierzę, nie? Bo inaczej tego się nie wczyta, nie? Więc na przykład jak ja sobie wrzucę jakiś modzik na rzepak, znaczy na żyto, no to on nie zadziała, bo muszę mieć dodane do niego jeszcze tutaj. Muszę do niego jeszcze mieć dodane danego to w mapie, nie? Okej. Grim tutaj zasubskrybował kanał, dziękuję serdecznie, za 30 miesiąc, zapewne za chwilkę się siedli. Więc, no. Dobrze. Okej. Nie no, te shaderki są fajne. Trochę takie jaśniejsze, nie lubię takich odcieni szarości, a dzięki temu są takie troszkę... No są ok, nie? Czy takie troszkę wiecie, nawet są fajne. Grim, ja też jestem na innej scenie po prostu, wiesz, bo teraz jestem w scenie z nagrywania, bo nagrałem odcinek. Jak już skończę odcinek, to pewnie się wysiedli, wiesz? Na drugiej scenie. Ewentualnie z lekkim poziomem. Chodzi też po kawę RTX, myślałem o czymś takim, no. Ale chyba jest nawet takie miejsce, wiesz? Jeśli ktoś to fajny pomysł nawet na to. Więc za chwilkę wam też o tym powiem więcej, dobra. No i co, mamy skoszone to. Ja nawet chyba się nie będę teraz z tym wysypywać, po prostu tylko sobie wjadę tam, znaczy wjadę. Pojadę sobie, nie tu się wysypuje i za chwilkę podjedziemy sobie ludzie na pole tam. To szybka sprawa z tym opryskiem, także to nie będzie z tym za wiele roboty. Okej, okay, jakoś tak sobie tutaj cofnę. Dobra, niech to się sypie. Ogólnie też myślę nad nowym stylem miniaturek, bo teraz mamy tak, że zwykle pokazuję na miniaturce wszystko, co się działo na odcinku. A na przykład mogę zrobić tak, że powiedzmy na miniaturce pokazać jedną sprawę, co robiliśmy, a na drugiej miniaturce, znaczy a w tytule na przykład napisać drugą rzecz, nie? Czyli powiedzmy jest kombajn na miniaturce, a pisze na przykład jeszcze, że prasowanie, nie? Coś na zasadzie, żebyśmy
nie chcę takiego zrobić miszmaszu, że nie wiadomo ile tam maszyn jest na Nintorce, bo też tak to samo wygląda, nie? No, ale te z tymi śledykami się pewnie trochę pokombinuję, żeby troszkę je bardziej... może w inne kolorki trochę uderzyć, ale i tak nie jest źle, nie? No, widzicie, też buraczki niedługo tam dojdą, także już powoli akcja zbliża. Krzychu, sorry, wiesz, kiedy można kopać buraki? Kopać buraki? No. Nie wiem, trzeba to sprawdzić, nie? No to właśnie sprawdziłbyś? O, można. Bo ja w sumie nie mam pojęcia. Kalendarz rolniczy, tak? Burak cukrowy to jest okres zbiorów. No to dzisiaj można. We wrześniu? Wrzesień, październik, listopad. No. Burak, no tak, burak cukrowy. Od września do grudnia, okres zbiorów. O kurczę. Ale nie wiem, czy my damy radę wykopać, przecież one też nie dojrzały. Nie wiem. Chyba. A zaraz normalnie sprawdzę, poczekaj. Mhm. No burak jest do kopania? Jest go do kopania burak. No tak. Ty, burak gotowy do kopania, zobaczcie, już paczki duży, matko jedyno. To nieźle mamy tutaj teraz do roboty, nie? Ale to... w sumie to by się fajnie pasowało, bo mamy już tak naprawdę skończoną cukrownię niemalże. Więc można by coś tam podziałać z tym. No jest troszkę ludzka, wiecie co, wjedziemy sobie tutaj. O tak o, nie? I teraz tutaj zaczniemy sobie pryskać. Dobra. I ogień. I chyba wiecie co bliska, tak właśnie odnośnie naszego Masajka. Raczej zostanie sobie on w tym stylu, co jest, nie? Ty, Krzychu, byś ty miałeś ten odcinek prowadzić teraz. Co? No, na samym odcinku mówiliśmy, że ty masz odcinek prowadzić. Pamiętasz? Nie pamiętam. No, tak byś miałeś prowadzić odcinek normalnie. No, Krzychu. Może kiedyś się uda. Nie, aj, niestety, znowu. Do diaskę, nie tym razem. O, przekazuję, widzicie naszą łąkę, jak sobie elegancko rośnie. Długo też będą fajne akcyjki na niej robione. Mamy też w planach niedługo zakupić tą kosiarkę naprzód, bo żeśmy starą sprzedali. No i tu myślę, coś się będzie działo więcej, nie? Na tych łąkach naszych. Bo póki co to tak wiecie, różnie bywa. Ale to spokojnie. A, jeszcze krzykamy kiszonkę do roboty. To kiszonkę też będziemy robić sobie. To się z kukurydzy, no, w sensie... nie? No. No, z kukurydzy. W ogóle musimy więcej pól dokupić, bo teraz to co mamy zbóż jest ok, ale brakuje nam pól właśnie ze zbożem, znaczy z kukurydzą i brakuje nam na soję trochę, bo to pod zarobek fajny by był, bo wiadomo, że tam ta reszta idzie na słomę, nie? No i też przy okazji brakuje nam czegoś więcej do kukurydzy, nie? Kukurydza, soja i buraki, sorry, pomyliłem się. Bardzo chyba powiedziałem soję, nie? Albo drugie, nie wiem, już zapominam. Coś mi się poprzestawiało. No, więc to byśmy sobie chcieli ogarnąć, nie? Okej, okay, dobra. No, i tu w miarę byśmy mieli popryskane. Więc fajnie. Nie wszystko to się ogólnie sięliśmy sobie bliska. Nie wiem nawet, czy to jakieś się wam tutaj pokazywać. Pewnie jakiś odcinek się będzie, jakieś tam się pokaże. Ale też tak wiecie, no bardzo mocno skipujemy sobie niektóre prace dla was, żeby wam coś nie zanudzać. Na przykład dla was skipujemy teraz sianokos na przykład, które są dla was, no już widzieliście tyle razy, więc wiecie, ale na przykład teraz taki odcinek jak ten, gdzie sobie tam jeżdżę z opryskiwaczem, no to fajnie jednak pokazać coś tam, co się dzieje tutaj, bo to jest fajna, szybka praca. Przekazuję, że wam dużo mówię o nowych rzeczach na save'ie, a jak też wspominałem, pewnie w przyszłym odcinku wam pokażę też już typowo cukrownię, nie? Ale myślę, że najpierw powinniśmy pójść w kukurydzę, potem buraki kopać, nie? Można, no tak. Można te buraki byśmy kopali sobie w październiku jeszcze. Trzeba spokojnie wtedy, nie? No bo to może trochę też. No masz 4 miesiące aż na wykopanie, nie? No i w październiku też byśmy mieli się na kosy. No w grudniu też, ale to w grudniu już bym chciał, wiesz, mieć załatwione, nie? Bo jak nam się tam zacznie robić już cukier, no to cukier jest w czerwcu chyba na sprzedaż, nie? Także niech te przez te pół roku się tam coś tworzy, nie? Wiadomo. No można. Piątka szkoda dostać dzisiaj. Trójka z matmy i dwójka z Polaka? Super oceny, naprawdę. A pojedziemy sobie tamtędy, nie? No, propo owieczek to sobie fajnie żyją, Krzychu tam trochę ogarniał ostatnio u nich. Także jest okej. Matko, no. Nie zbiera do spania chyba. Ale to słuchajcie, to chyba
tyle na dziś. Ewentualnie jeszcze może zobaczymy, co tam sobie, co Krzychu robi, bo ja w sumie swoją partię skończyłem. No ja nie zrobiłem za dużo jakby. Bo w połowie jestem. Spoko, spoko, tam dużo miałeś do jazdów jakby, nie? No, no, no. No, ale to już idę do Krzycha, zobaczymy. Przecież Polski w dobrych rękach. Dwójka z polskiego. Ale to co, tylko z... Polski to jest tylko, wiesz, gramatyka, nie? Ewentualnie znajomość lektur, no to tak jest potrzebne do przyszłości Polski. Dzień dobry, witam. O, i tak to wygląda u Krzycha, sprawa. Fajny kawałek pola to naprawdę będzie, nie? Jeszcze nie liczyłem, ile tu w tym kawałku no. będzie razem, ale... Ale git. No, ja z Krzychu sobie tam żyję po tym. Wiecie, niby tego niedużo jest tutaj, jak widzicie, ale zawsze coś lepiej to sobie tą glebę ruszyć i potem możemy tu rozwierzać bezarkowo siać, nie? Także super, tu jest sprawa. Tu trochę kamyczków wyślę. Ciężko pod górkę. Ciężko ma? No, pod górkę. Nie no, biegi trzeba mu zrzucać po prostu. 194 nie? koni i patrz jak się męczy, nie? Matko jedyno. Dobra. Kończymy odcinek, jak panie jeszcze byli, zapraszam na kolejny na nasz kanał oraz do Krzycha też na kanał i na streamy na Twitcha. Dzięki, że byliście, na razie trzymajcie się, no i cześć, pozdro. O, tak się pożegnamy. Na razie, pa pa. Trzymano.